pod jedną wędkę, a teraz idziemy zrobić pod drugą. I teraz pod drugą. Siema, to Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc dlatego zapraszam wszystkich swoich miłośników wędkarskich przygód na najnowszy film oto z tego miejsca. Czyli na tą chwilę, drodzy Państwo, jest 6:43, poniedziałek, 15 sierpień 2022 i w ten świąteczny poniedziałkowy dzionek nakręcę dla Was jakiś materiał oto z tego miejsca. Więc nie przeciągając już dłużej, zapraszam na najnowszy film w moim wykonaniu. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tym koksem, bo już późno. Mam dwie wędki, przyszykowałem matę pod wierak i mamy dwie wędki do dzisiejszego wędkowania, czyli jedna na alarm, przynęcone z samego rana, pozycja numer 1 za nętą i druga nadgrającą szczytówkę, pozycja numer 2, którą rano nęciłem. W dwóch miejscach, na prawo i na lewo. I zobaczymy, co nam przyniesie taki układ dzisiaj. Rozmieszczenie wędek, nęcenie miejscówki. I tak mówię, czekamy na pierwsze branie. Jedna nadgającą, a druga z drugiej strony na sygnalizator brań. Zobaczymy, co dzisiaj będzie skuteczniejsze. Więc zaczynamy tą dzisiejszą poniedziałkową imprezę na tym łowisku. Ok, ma dzisiaj padać, parasola nie wziąłem, zaryzykowałem. Wziąłem jakąś płachtę, aby się przykryć. No i zobaczymy, drodzy Państwo, jak to dzisiaj będzie z tymi rybkami. Na razie cisza, spokój. Jeszcze trzeba, drodzy Państwo, szczelić się z przynętą w tych dwóch miejscach, w których nęciłem. I myślę, że będzie pięknie i kolorowo, jak zwykle, nad tą wodą. Pierwszy karpik, drugie branie. Na dgającą szczytówkę rybę spiełem przy brzegu, za szybko chciałem ją wyholować, a tu na alarm taki karpiszonek pojechał. Ładny, ładny, drodzy Państwo, 30, 80, taka 50. Dobra, więc pierwsze koty za płoty. Zrobimy jej zdjęcie i wypuszczamy. Więc rybka wraca. No i wędkowanie rozpoczęte takim niedużym, pełnołuskim karpiem baja. Pójdź po kogoś dorosłego, byku. Widzicie, w czasie deszczu taką folią się okryje. Wejdę sobie w środek. Widzicie, rzeczy, duża folia. Rzeczy, wszystko jest pochowane, owózek oparte i tak będę sobie siedział. Tak, widzicie. Po szyję. I mam schronienie. Pilnuję wędek i tak to mniej więcej wygląda. Czyli coś się zaczyna dziać. Schronienie jest, nie musiałem dźwigać parasola i jest w pytkę. Mrzy sobie, ale drodzy Państwo, mrzy sobie, ale jest przyjemnie, nie jest gorąco, deszczyk nie za duży, taki to może być. Człowiek nie zmoknie, bo od razu schnie, jak to się mówi, od własnego ciała. I czekamy na kolejne
rybki. Zanętę, jaką dzisiaj stosuję, drodzy Państwo, to jest Start Bites Demon, Hot Demon i peleciki tej samej firmy w wiadereczkach, które zakupiłem. Zobaczcie sami. Zanęty oraz pelety. I taki zapas. I przy okazji do testowania ten towar. Trochę tego towaru jest. I testuję teraz takiego, taką mieszankę Demon Hot Demon od Start Bites, czyli zanęta pod metodę Method Mix oraz granulat pellet, który dorzuciłem do tej mieszanki. A jakie rybki będą, zobaczycie sami. Dwa brania były, z tym, że jedna spadła, karpik widziałem, jeden wyholowany. No i czekamy, czekamy. I sam jestem ciekaw, jak ta mieszanka się sprawi, bo trochę jej zakupiłem. Witam. I drodzy widzowie, jakaś dziewczyna do mnie przyszła z pretensjami, że jej papu żyć nie chce dać, drze mordę cały czas. Jakieś do mnie ma pretensje, nie wiem, o co jej chodzi, nie rozumiem jej. Wiem tylko, że zła jest na mnie strasznie, ale to już jej problem. Więc nowa mieszanka, to będę trzymał 20 minut nadgrającej, no i pół godziny na z alarmem na wędce, czyli 20 minut gająca i alarm pół godziny. Czas idzie, więc czekamy i testujemy nową zanętę na tym łowisku w dniu dzisiejszym. Mamy niedużego karpika na żółtego cukiereczka. No cieszy, cieszy. Więc zrobimy jej zdjęcie i ją wypuścimy. Taki leszczyk, nieduży, ale cieszy. Taki ładny golec, więc zrobimy mu fotkę. Ładny, czysty, pełnołuski, śliczna rybka, drodzy Państwo, więc szybka fotka i do wody takiego ładnego karpika. Do następnego. Więc słonko wyszło, ciepełko jest, no i czekamy na branie w ten poniedziałkowy ciepły teraz dzionek. Jakieś brania są, drodzy Państwo, ale trzy ryby pod rząd straciłem, nad gającą jedną i sygnalizatorem
tutaj dwie sztuki mi spadły. Jechało, jechało, no ale zacięłem, pociągnąłem po kilka metrów i spadły. Tu dwie i tu jedna sztuka. Wciąć nie mogę, drodzy Państwo, nie wiem o co chodzi. Dość, że rzadko brania są, to na dodatek trzy ryby, które spadły. Taki leszczyk na przynętę od Przemka. Od Przemka Solskiego. Taki leszczyk. Założyłem tą przynętę, tak aby zmienić kolor. I taki nieduży leszczyk. Ok, więc zrobimy mu fotkę i wraca do wody. Więc baja. Nie lubię leszczy łowić, bo są śliskie, upieprzone wszystko, przepraszam za wyrażenie. Ok, kolejny leszczyk. Dzisiaj dzień leszcza na tym łowisku. No ale cieszy, cieszy, bo nic ryba nie skubie. Rzadko są brania. Więc baja. Nie inaczej. I kolejny leszczyk. Któremu zwracamy wolność. Płynie. Baja. Jest w końcu karpik, maluszek, ale po tych leszczykach. No ale słabo, słabo dzisiaj z tymi rybkami. Nie zawsze biorą. Najważniejsze, że coś jest. I nie ma co narzekać. Czyli taki wypał, taki wypad. Rozpogodziło się, jest bardzo ciepło i wędkujemy. A więc w końcu jest taki nieduży, więc zwrócimy mu wolność. Więc taki ładny wraca. Wracaj. Baja. Jest metróweczka. Jesiotr. Zaraz go zmierzymy, zrobimy fotkę i wypuścimy. Piękna metróweczka. Muszę wejść. Pomalutku. Pomalutku rybę dotlenić. Poruszać. Baja, do następnego. Baja. Musimy ją sprawdzić, tak aby nie padła, bo jesiotr to jest jesiotr. Dobra, gotowy. Płyń. Mamy siódmego karpika malutkiego,
więc maty już nie moczę i pomału będziemy kończyć. Więc baja. Więc drodzy Państwo, jeszcze godzinka niecała i będziemy kończyć ten dzisiejszy wypad. Brało to, co widzieliście z samego rana, jakieś efekty były. Trzy ryby takie fajne spadły. No i połowione, tak jak to pokazałem na filmie. Więc czas zawijać się do domu. Godzina 16:42, to jeszcze niecałą godzinkę mam wędkowania. I co uda się jeszcze złowić, wam pokażę. Ale na tę chwilę już pomału będę pakował rupy, tak aby mieć wszystko już przyszykowane do powrotu do domu. Jadę wcześniej, bo zawijam się na mecz mojej drużyny Korony Kielce. Dzisiaj gra mecz, więc tak to, drodzy Państwo, leciało, jak pokazałem to na filmie. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, że wciąż jesteście ze mną. I pamiętajcie, Korona Kielce, banda świrów, chuligani, koroniarze. Wszystko w tym temacie. Jedziemy na Kielce. Cześć.